Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone w całym kościele w pierwszą niedzielę po Wielkanocy jest zarazem świętem patronalnym Caritas w Polsce. Caritas działa od 30 lat od czasu reaktywacji po upadku komunizmu. Caritas jest najbardziej rozpoznawalną instytucją charytatywną w Polsce i najchętniej wspieraną przez społeczeństwo. Żadna organizacja nie mobilizuje takiej liczby wolontariuszy. Blisko 90 tysięcy osób w ponad 5 tysiącach parafialnych i szkolnych centrach. To oni troszczą się o osoby chore, ubogie, starsze i samotne. Kiedy przyszła do mnie Monika radosna, to już nie tylko na zewnątrz, ale przed nią. Czas pandemii to doświadczenie trudne, szczególnie dla osób starszych i samotnych. Wsparcie wolontaryjne zaowocowało różnymi formami pomocy senioralnej, które rozwinęły się poprzez diecezjalne Caritas w całym kraju. Wsparcie związane jest z pomocą żywnościową, zarówno systematyczną, całoroczną, jak i świąteczną, w postaci uroczystych spotkań przy stołach, co teraz nie jest możliwe, jak i w postaci paczek. Seniorów odwiedzają liczni wolontariusze, dotychczas nieznani im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich, przynosząc potrzebną żywność i lekarstwa. Jestem bardzo zadowolona, że pamiętacie, że Państwo pamiętają o mnie jeszcze, że nie zaginęłam. Dziękuję ślicznie. Pomagamy od bardzo dawna. Starzejemy się razem z tą pomocą, ale no, cieszymy się, że jesteśmy, że możemy im służyć pomocą. Pomoc seniorom to na przykład karty zakupowe, które osoby starsze będące w najtrudniejszej sytuacji życiowej otrzymają na codzienne wydatki, oraz koperty życia Caritas. Na lodówce przyklei pani tę kartkę, to jest informacja dla medyków, gdyby, no nie daj Boże, coś panią się źle zadziałało, że taką kopertę życia w środku w lodówce nie znajdą. Dobrze, to jest umowa z medykami, oni o tym wiedzą, że nie mają szukać tych leków gdzieś tam, jakie pani przyjmuje. Szczególnie ważny w dobie pandemii okazał się projekt Senior Caritas Est. W ramach tego projektu cyklicznie co wtorek odbywają się spotkania online dla seniorów, dzięki którym zdobywają wiedzę o internecie. Spróbujemy was nauczyć, się też nauczyć, żeby założyć sobie konto e-pacjenta. Teraz, choć zamknięci w domach, nadal mogą cieszyć się wzajemnym towarzystwem dzięki spotkaniom online. To jest mit, że seniorzy boją się nowych technologii, że seniorzy nie chcą ich używać, że nie potrafią. Absolutnie nie. Chcą, mają do tego jak najlepsze predyspozycje i przy po prostu wysiłku drugich osób, takich jak na przykład ja, wolontariusz, są absolutnie w stanie osiągnąć wszystko. Miłosierdziem budujemy Kościół Boży. To stwierdzenie kardynała Stefana Wyszyńskiego zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia. Do tego, żeby pomagać, naprawdę nie potrzeba wiele. Może wystarczy telefon, przyniesienie zakupów, dobre słowo, spotkanie na Teamsie, przez wideokonferencję. Prymas Tysiąclecia apelował do wszystkich Polaków: włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.